Ścianka, która jest za mną, wskazuje na to, że przechodzimy również i w kontakt z Państwem w tryb elektroniczny, czyli nasze konferencje w najbliższym czasie będą się odbywały albo na świeżym powietrzu, albo właśnie w trybie online, tak jak dzisiaj mamy możliwość to zrobić. Pierwsza informacja to zapewne wiecie, że za pośrednictwem powiatu pawieńskiego otrzymaliśmy z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, my jako miasto Pawieńce, ponad 300 tysięcy maseczek jednorazowych. Są to tego rodzaju maseczki, pokażemy je, jak wyglądają w takich pudełkach. Drodzy Państwo, mamy już kanały dystrybucyjne, bo do tej pory również blisko 300 tysięcy maseczek już rozdaliśmy podczas pierwszej, drugiej i trzeciej fali pandemii. W związku z tym z nich będziemy korzystać, ale o szczegółach dystrybucji, kiedy i gdzie będzie można te maski odbierać, wszystkie informacje przekażę Państwu Pan Naczelnik Andrzej Bogdanowicz. Andrzeju, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Tak jak Pan Prezydent powiedział, dostaliśmy z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych 300 tysięcy maseczek. Mamy jeszcze troszeczkę więcej ze względu na to, że te kanały dystrybucyjne jakby z różnych stron przychodzą. W związku z tym będziemy chcieli przekazać te maseczki do instytucji, które jak najczęściej spotykają się z mieszkańcami miasta Pawieńsk, tam gdzie jest możliwość częstego ich odbioru. Są to Pawieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i oczywiście ich rejony obsługi, centrum, Miejskie Centrum Pomocy Społecznej, Straż Miejska, Miejski Ośrodek Kultury, Miejski Zakład Komunikacyjny, Urząd Miejski, oczywiście u nas na dole też będą takie maseczki do pobrania, Miejska Biblioteka Publiczna i filie ZWIK, ZEC, Pamińskie Parafie, z panem proboszczem Stankiem rozmawialiśmy, jest taka możliwość i te maseczki są w kościołach jakby pobierane, w związku z powyższym to też na pewno tam zostanie przekazane. Przekazane zostanie do Mosiru, Pafany, Centrum Seniora, Administracji Targowiska, wszędzie tam, gdzie obywatel miasta Pawiańsk mógłby się sobie pobrać w przypadku, kiedy takich maseczek by nie miał. W związku z powyższym tam, gdzie będziemy mogli je pobierać, czyli w punktach miastach, autobusach, punktach usługi, kościołach, zaczniemy przekazywać te maseczki od dnia jutrzejszego naszymi środkami transportu, jak również środkami transportu tych instytucji. Myślę, że przy tej fali to jest na razie wystarczająca ilość, jeżeli by była potrzebna. Oczywiście dość dużo maseczek zostanie przekazanych również do szkół znajdujących się na terenie miasta Pabianic. I w przypadkach jeszcze konieczności albo zgłoszeń chęci pozyskania takich maseczek do dystrybuowania, jesteśmy otwarci, możemy poza tymi wymienionymi jeszcze do innych instytucji również przekazać te maseczki. Ja z mojej strony bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, oczywiście nieustannie zachęcamy do tego, żeby korzystać z tego sprzętu ochrony osobistej w każdym momencie, niezależnie od tego, czy prawo wymaga, abyśmy je mieli na ulicy, czy nie, również zachęcamy, aby poruszając się po naszych ulicach również profilaktycznie je zakładać. Wiemy doskonale, jak zdradliwy jest szczep, który w chwili obecnej dominuje w naszym kraju. Drodzy Państwo, w związku z rozporządzeniem o wprowadzeniu pracy zdalnej w urzędach i administracji, tu wiele pytań, chcielibyśmy poinformować, że Urząd Miejski w Pabianicach zostaje w dalszym ciągu otwarty w zakresie funkcjonowania. Nie przechodzimy ani w tryb hybrydowy, ani w tryb pracy zdalnej, chyba że będą przypadki ogniskowe i wtedy będziemy z tego korzystali. Wiemy doskonale, że musimy wypełniać swoje zadania w stosunku do naszych mieszkańców. W związku z tym bardzo prosimy, aby kontaktowali się i załatwiali nasze sprawy w sposób ułatwiający zachowanie dystansu i przestrzegania rygorów sanitarnych, czyli przede wszystkim w sposób mailowy, przez ePUAP bądź też w sposób telefoniczny. Jeżeli już muszą jakikolwiek temat załatwić osobiście, to jest to w dalszym ciągu możliwe, ale za wcześniejszym umówieniem takiej wizyty pod wskazanym numerem telefonów. Wykaz poszczególnych wydziałów jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pabianicach.
aby się nie kumulować, żeby tych osób nie było więcej niż ponad normy wyznaczone, czyli 20 metrów kwadratowych na jedną osobę. Bierzemy tutaj pod uwagę te części wspólne, w których osoby takie mogły być. W związku z tym we wszystkich budynkach wprowadzone są limity osób, które mogą jednocześnie przebywać. Stąd też wejście, jeżeli już musi być osobisty kontakt z naszym pracownikiem, tylko i wyłącznie po wcześniej umówionej wizycie. I absolutnie do urzędu mogą wejść tylko osoby, które nie wykazują żadnych objawów chorobowych. Oczywiście nie będę tutaj powtarzał, że bezwzględnie maseczki i dezynfekcja rąk przed wejściem do urzędu jest niezbędna. Co do kas, kasy urzędu są otwarte i czynne, natomiast limity również ich dotyczą i w związku z tym do kas zlokalizowanych na ulicy Zamkowej 16 będą wpuszczane po jednej osobie do kasy dolnej, jedna osoba do kasy górnej. Wszystkie pozostałe osoby, które chciałyby uregulować swoje płatności, a nie mogą tego zrobić poprzez rachunek bankowy albo przelew, będą musiały w odpowiednich odstępach czekać na możliwość załatwienia tej sprawy w urzędzie przed urzędem, czyli na wolnym powietrzu, tam gdzie jest to jeszcze w chwili obecnej najmniej zaraźliwe. Natomiast Urząd Miejski działa, funkcjonuje i będzie realizował wszystkie zadania, które są mu przydzielone, tak w zakresie zbierania, wydawania wszystkich zaświadczeń, jak i również regulowania wszystkich dodatków, tych rzeczy osłonowych wprowadzonych ustawą, jak i również wypłat związanych z dostarczaniem finansowania dla naszych mieszkańców. Ze statystyki w Pomiańskim Centrum Medycznym dzisiaj mamy zajętych 49 łóżek covidowych. Najstarszy pacjent 94-letni, najmłodszy 37-letni. Dwie osoby korzystają ze wspomagania respiratorowego. 57 osób jest na oddziale izolacyjnym. A dziękując bardzo serdecznie całemu personelowi medycznemu za bardzo wytężoną pracę na oddziale izolacyjnym, respiratorowym i covidowym. Chciałem tylko powiedzieć, że od 1 listopada Pabianicki PCM i jego personel medyczny uratował w sumie 309 istnień ludzkich. Tyle osób udało się skutecznie z covida wyleczyć w naszym pabianickim szpitalu. Również statystycznie wiecie, że od jutra nauka zdalna dla młodzieży, dla części młodzieży szkół podstawowych. W związku z tym wszystkie pozostałe szkoły i tak będą u nas funkcjonowały. Statystycznie najwięcej dzisiaj osób czy uczniów na kwarantannie mamy w szkole podstawowej nr 3, to jest 366 uczniów. Najmniej w SP 8, 14 uczniów. I w trzech przedszkolach mamy również kwarantanny, to jest w trójce, 12 i 14. Wśród nauczycieli i pracowników 8 mamy w chwili obecnej na kwarantannie, 5 w izolacji, a w żłobku miejskim 13 dzieci mamy na kwarantannie i jednego opiekuna. Ostatnia sprawa z moich, które chciałbym przekazać, drodzy Państwo, od dwóch, a dzisiaj w zasadzie trzeci dzień mamy bardzo duży natłok samochodów, które próbują dostać się do punktu Wymazowego. Mamy zgodnie z decyzją Regionalnego Centrum i Stacji Sanitarno, Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi mamy jeden taki punkt w Pawianicach, w powiecie jest jeszcze drugi w Konstantynowie Łódzkim. Jest bardzo duży tłok, jest to punkt przeznaczony dla osób, które podjeżdżają tam samochodami. Wiemy doskonale, że jest ścisk. Po pierwsze, prosimy, aby przyjeżdżać na konkretnie wyznaczoną godzinę. Po drugie, stosować się bezwzględnie do zaleceń Straży Miejskiej i Policji, która próbuje tam kierować ruchem tak, żeby był on jak najbardziej płynny. Natomiast widząc sytuację w Pabianicach, tutaj po rozmowie z panią dyrektor Małgorzatą Sumińską, staramy się uruchomić dodatkowy punkt Wymazowy, tak żeby rozładować te korki, które są dzisiaj na ulicy Grata Dawieckiego. Jesteśmy w stałym kontakcie i z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również z Wojewódzką Stacją Ratownictwa Medycznego w Łodzi. I myślę, wszystko wskazuje na to, że od piątku taki punkt powstanie. O jego lokalizacji i o tym, gdzie będzie można
dokonywać kolejnych wymazów. Będziemy Państwa informowali na bieżąco, natomiast wszystko zależy oczywiście od możliwości i zdolności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w zakresie zapewnienia personelu. My ze swojej strony jako miasto zdecydowaliśmy się i złożyliśmy ofertę dotyczącą pomieszczeń, w których będzie można takie wymazy, takich wymazów dokonywać. Natomiast ja bardzo serdecznie dziękuję Pani Dyrektor Małgorzacie Sumińskiej za to, że dzisiaj może chwilę poświęcić nam w tym natłoku swoich spraw i tematów i jest z nami. Przepraszam, jedna rzecz wyskoczyła. A to z tego powodu, że sam widzę, mam wiele zgłoszeń od mieszkańców, że nie do końca wiedzą, co w sytuacji, kiedy nagle dostaję gorączki, boli mnie gardło, co powinienem zrobić, czy powinienem iść do przychodni, czy jednak zostać w domu, czy gdzieś zgłosić się, co się stanie, jak zgłoszę się na wymaz, czy mam od razu kwarantannę, co z moją rodziną, jak to dalej będzie wyglądało. Tych parę prostych wskazówek, myślę, które ułatwią nam wszystkim życie i troszkę ustabilizują w momencie, będziemy mieli pewność, co zrobić w momencie, kiedy pierwsze objawy się pojawią. Pani dyrektor zgodziła się nam przekazać. Bardzo bym prosił Państwa dziennikarzy o przekazanie tych informacji dalej, żeby mieszkańcy dokładnie wiedzieli, co mają zrobić, kiedy pojawią się pierwsze objawy zakażenia. Witam Pani dyrektor bardzo serdecznie i jednocześnie przekazuję Pani. Dobry. Dzień dobry Państwu. Chciałam na wstępie powiedzieć, że sytuację mamy złą. Na tą chwilę jeszcze takiej ilości osób dodatnich na terenie i miasta, i powiatu pawianickiego nie było od początku pandemii. Ale przechodząc do tych konkretnych już sytuacji, konkretnych spraw. A propos punktu wymazowego, to jeszcze chciałam poinformować, że jeżeli ma pacjent zlecenie, albo sam sobie to zlecenie wygenerował, albo dostał to od lekarza POZ-u, to trzeba wiedzieć, że możemy się testować w każdym punkcie w Polsce. No oczywiście nie namawiam do tego, żeby teraz jechać do Szczecina i stanąć w kolejce, ale można by było skorzystać w zależności od tego, gdzie kto mieszka, na przykład z punktu w Łasku, czy z punktów, jednego z punktów z Łodzi. Bo może tam jest kolejka mniejsza niż u nas te 3 czy 4 godziny stania. Także to nie jest tutaj umiejscowione miejscem zamieszkania, absolutnie. Po prostu dostajemy numerek, dajemy PESEL i możemy się testować w każdym innym punkcie drive. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, chciałam od razu wyprostować to rozporządzenie, które zostało wydane dosłownie kilka dni temu odnośnie skrócenia kwarantanny, bo mamy od 2 dni strasznie dużo pytań, bo każdy zrozumiał, że kwarantanna się skraca z 10 do 7 dni. Owszem, skraca się, ale nie we wszystkich przypadkach. Ta kwarantanna skraca się tylko wtedy, jeżeli to jest sytuacja taka, że mamy na przykład kontakt z osobą chorą i zostaje na nas nałożona kwarantanna, ale z osobą chorą niedomownikiem. Czyli tutaj sytuacja, kiedy mieszkamy z osobą, która się okazuje plusowa, to kwarantanna trwa cały okres izolacji tej osoby chorej plus 7 dni. I to się nie zmieniło od początku. Natomiast 7-dniowa kwarantanna jest tylko dla, na przykład, dla uczniów, którzy idą na kwarantannę z powodu kontaktu z kolegą, który był chory, albo z nauczycielem, który był chory, albo dla pracownika, który pracował z kolegą, który okazał się dodatni. Wtedy kwarantanna się skraca, to znaczy skraca się. No wtedy, w tej chwili obowiązuje już kwarantanna 7-dniowa, a nie 10-dniowa, tak jak parę dni temu. I to są takie sytuacje, bo w tej chwili jak dzwonimy do osób, które są dodatnie i prosimy o podanie danych członków rodziny, to wszyscy rozumieją, że każdy ma kwarantannę 7 dni. Tak jak mówię, nie dotyczy to sytuacji, kiedy mieszkamy z plusem, jak to my mówimy. Mieszkam z plusem, to znaczy mam kwarantannę przez cały okres jego choroby,
plus 7 dni, bo liczy się ta kwarantanna od ostatniego dnia kontaktu z osobą chorą. I to są te zmiany, że kwarantanna tylko z kontaktu takiego pozadomowego skraca się do 7 dni. Kwarantanna również przy kontakcie z osobą chorą nie dotyczy osób zaszczepionych. I jeżeli mamy kontakt z osobą chorą w pracy i jesteśmy zaszczepieni skutecznie, czyli mówimy tu przynajmniej o tych dwóch dawkach szczepionki plus 14 dni, bo wtedy dopiero uznaje się, że nabieramy odporności, to wtedy nie podlegamy kwarantannie. Ale to w systemie już widnieje, wszystkie osoby, które są zaszczepione, widnieją w systemie. W związku z powyższym, jak wpisujemy dane osoby, która potencjalnie miałaby mieć kwarantannę, wyskakuje informacja, że osoba jest skutecznie zaszczepiona i wtedy ta kwarantanna się nie nakłada. Natomiast jeżeli jest sytuacja taka, że jesteśmy zaszczepieni i mimo wszystko ktoś z naszych domowników jest chory, to możemy sobie zrobić, żeby tą kwarantannę skrócić i tutaj już nie ma zwolnienia z powodu szczepienia, tak ad hoc, tylko skracamy tą kwarantannę w momencie, kiedy zrobimy sobie ponowny jak gdyby test. Czyli osoba, na przykład mąż jest chory, żona jest zaszczepiona i wtedy żona następnego dnia od momentu tego, kiedy mąż wyszedł do datni, idzie na test. Test jest negatywny i ona już kwarantanny nie ma. Ale tak jak mówię, pierwszym warunkiem jest, że jest zaszczepiona. Natomiast jeżeli jest niezaszczepiona, to odbywa całą kwarantannę zgodnie z literą prawa, czyli cały okres izolacji męża plus 7 dni. Takie są te zmiany odnośnie skrócenia kwarantanny. Jeśli chodzi o szkoły, bo pan prezydent wspomniał o szkołach, to na terenie, ja mówię o całym powiecie, ponieważ już nie dzielimy tego, bo nie mamy takiej możliwości. Trzy szkoły w tej chwili pracują całkowicie w trybie zdalnym, czyli wszystkie klasy od pierwszej do ósmej. To jest drugie liceum Lutomiersk i Wola Zaradzyńska. To są trzy szkoły, które całkowicie pracują zdalnie. Natomiast praktycznie we wszystkich szkołach są jakieś pojedyncze sytuacje, że kilkoro albo kilkanaście dzieci przebywa na kwarantannie. No, najwięcej uchowało się przedszkoli i żłobków z tych kwarantan. To są takie, które rzeczywiście jeszcze nie miały sytuacji odbywania przez dzieci kwarantanny. W tej chwili, tak dla Państwa informacji, mamy ponad 3,5 tysiąca osób na kwarantannie, jeśli chodzi o powiat, na chwilę obecną. No i na chwilę obecną prawie 1100 osób jest chorych. W tej chwili, w dniu dzisiejszym. Także jest to naprawdę bardzo, bardzo duża ilość. Co jeszcze? Pytanie, że co zrobić, jak się zaczynam źle czuć, tak? I co ze sobą zrobić? No na pewno nie maszerować do POZ-u, bo albo nie dostaniemy się od razu na wizytę, a poza tym no, potencjalnie możemy stwarzać zagrożenie, więc próbujemy ustawić sobie jakąś teleporadę i mamy możliwość zlecenia sobie testu PCR sami w domu bez lekarza. Wchodzimy na stronę zleć test na COVID i tam po wypełnieniu wszystkich naszych danych dostajemy taki wygenerowany kod, który tym kodem się po prostu posługujemy w momencie wykonywania testu. Czyli zlecamy sobie ten test i jedziemy na punkt drive'a bez lekarza. I wtedy no, jest to po prostu skrócenie tej drogi od początku, bo jeżeli się dostaniemy za dzień, dwa do lekarza, no to już ten czas mija, a w momencie, kiedy dostajemy teleporadę, to już lekarz wie,
jak nam może pomóc i w jakiej sytuacji się znajdujemy. Oczywiście nie każdy katar i nie każde przeziębienie to znaczy COVID i też musimy wiedzieć, że jednak tych wirusów krąży w tej chwili bardzo dużo, szczególnie, że jest sezon grypowy, paragrypowy. Więc no, nie wpadajmy w czarną rozpacz, no niemniej jednak warto wiedzieć, z czym się mierzymy i z czym ma się zmierzyć lekarz, więc no, wykonanie tego testu no, jest jak najbardziej wskazane. No to tyle, jeżeli są jakieś pytania, to bardzo poproszę. No dobrze. Pani dyrektor, ja mam pytanie oczywiście do pani i chciałbym dopytać, bo o te kwarantanny, bo najpierw powiedziała pani, że nie do końca zrozumiałem. Mówiła pani o niezaszczepionych czy o zaszczepionych na początku, że załóżmy, że jeden domownik zachoruje, prawda? I wówczas on ma już tą kwarantannę narzuconą, a drugi domownik musi przebrnąć przez tę kwarantannę tego zakażonego i później 7 dni od tego czasu jeszcze obowiązuje go kwarantanna. Czyli rozumiem, że jest to summa summarum 14 dni. Oczywiście, jeżeli sam nie zachoruje. A w drugim przypadku mówiła pani o osobach zaszczepionych i gdyby można było to tak naprawdę skondensować, to pewnie byłoby to proste bardziej. Dobrze, no to doprecyzujemy. Pierwsza sytuacja jest taka, że jest jedna osoba z rodziny chora, a reszta osób jest niezaszczepionych. I wtedy mamy, ta osoba chora jest nie na kwarantannie, tylko na izolacji i tu jej się nakłada izolacja i ta izolacja trwa tyle, na ile zdecyduje lekarz. To znaczy, teoretycznie izolacja trwa 10 dni. Ale jeżeli się okaże, że pacjent pod koniec tych 10 dni jeszcze ma objawy, jeszcze się źle czuje, to wtedy lekarz ma no, prawo i obowiązek przedłużenia tej izolacji do momentu wyzdrowienia, bo mówimy, że po to jest ta izolacja określoną ilość dni, żeby pacjent na końcu wyszedł zdrowy. No więc powiedzmy, że jest to 10 dni te ustawowe, czyli 10 dni jest pacjent dodatni chory i po 10 dniach kończy mu się ta izolacja i wraca do społeczeństwa, że tak się wyrażę, czyli po prostu już jest wolny. Natomiast rodzina niezaszczepiona tego pacjenta ma przez cały czas jego izolacji, jest w kwarantannie, plus 7 dni od zakończenia jego izolacji. Czyli jeżeli to trwa tylko 10 dni, to jest 10 plus 7, czyli 17. Natomiast jeżeli to trwa dłużej, to 7 dni, ostatnie 7 dni liczy się od momentu, kiedy kończy się izolacja chorego. Natomiast w drugiej sytuacji, jeżeli jest człowiek chory, a rodzina jest zaszczepiona, to ta rodzina i się dobrze czuje, tak, nikt nie ma inny poza tym jednym chorym objawów, to ta rodzina może następnego dnia po otrzymaniu wyniku przez tego chorego zgłosić się na test i jeżeli test będzie negatywny, kończy się im kwarantanna. Czyli tak de facto mają tą kwarantannę jeden dzień. Tutaj mamy jeszcze pytanie z czatu wcześniej o maseczki. Czy maseczki są maseczkami jednorazowymi? Tak jest. To są te, które pan prezydent pokazał, to są maseczki jednorazowe i powinniśmy ich używać jednorazowo. Dobrze, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytanie? To ja jeszcze dopowiem tylko. Nie wprowadzamy żadnych limitów pobrań. W dużej paczce znajduje się 50 sztuk. Jeżeli ktoś będzie chciał wziąć dla rodziny całą paczkę, też nie będzie problemu, żeby taką paczkę pobrać. Natomiast nie wprowadzamy, tak jak to było wcześniej, żadnych limitów, że maksymalnie po jednej czy po dwie maseczki można wziąć w celach niehurtowych, tak to nazwijmy, dla potrzeb rodziny, znajomych. Także tutaj nie będzie ograniczeń wprowadzanych przez nas.
Panie prezydencie, czy pan prezydent ma coś jeszcze do dodania, czy w takim wypadku kończymy konferencję? Panie dyrektor, serdecznie dziękuję za tę możliwość dzisiejszego spotkania. Mam nadzieję, że nasza oferta związana z możliwością uruchomienia drugiego punktu wymazowego spotka się z akceptacją, utrzymamy wszystkie zgody i Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomi drugi punkt wymazowy u nas w Fabianicach, bo wiemy, że jest nam bardzo potrzebny. Serdecznie dziękuję Państwu za udział i przede wszystkim życzę Wam zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia i do zobaczenia na następnej konferencji prasowej. Serdecznie dziękuję.